Nazywam się Andrzej Kokoszka, z wykształcenia jestem lekarzem i psychologiem. Moja zasadnicza praca to kierowanie drugą kliniką psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem również zatrudniony jako profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Całe życie naukowe interesuje się w jakiś sposób problematyką świadomości. Zaczęło się to zupełnie przypadkowo. Kiedyś wpadła mi na wakacjach, na studiach książka jeszcze pod redakcją Romanowskiego, Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących. I okazało się, że dosyć łatwo byłem w stanie wykonywać te różne asany, może pewnie dlatego, jak się później zastanawiałem, dlaczego mi to łatwo przyszło, to dlatego, że jako zbuntowany nastolatek w pewnym okresie myłem nogi w umywalce, więc podnosiłem je wysoko. To bardzo dobre wprowadzające ćwiczenia do lotosu. I pamiętam, że bardzo długo próbowaliśmy w kółku naukowym zorganizować coś dla pacjentów i pacjenci nie chcieli. I któregoś dnia lekarz, który się nami na oddziale opiekował, zapytał się mnie, a co pan potrafi robić? A ja mówię, no, ja mogę stanąć na głowie w kwiecie lotosu. A on mówi, to świetnie. To niech pan zorganizuje jakieś zajęcia z jogi dla pacjentów. I mimo, że to było bardzo dawno temu, to była końcówka lat 70. Dostałem od jednej lekarki z tego oddziału, czy nawet nie lekarki, pani socjolog Teresy Reguły, parę artykułów do przeczytania. Ordynator tego oddziału powiedział, że jeżeli cokolwiek chcemy zrobić z pacjentami, to musimy najpierw przećwiczyć to na personelu. No i opracowaliśmy taki układ ćwiczeń, a szef kliniki, który o tym się dowiedział, który był opiekunem mojego indywidualnego toku studiów, profesor Szymusik, powiedział mi, że w Poznaniu jest magister Tadeusz Pasek, który robi takie rzeczy z pacjentami, więc bardzo szybko mnie skontaktował z panem Paskiem. Pojechałem jak on zobaczyć, jak on prowadzi te zajęcia i on mnie z kolei namówił, żebym podjął szkolenie na kursie instruktorów ćwiczeń relaksowo-koncentrujących. I zacząłem się szkolić w jodze pod tym tytułem, podchodząc cały czas do tej pory do tego z ogromnym zainteresowaniem, ale też z naukowym krytycyzmem. Z panem Tadeuszem Paskiem nawiązaliśmy taką dosyć bliską relację. Pan Tadeusz mi któregoś dnia na początku lat 80. podrzucił taki artykuł dotyczący ultraświadomości, który się ukazał w najbardziej prestiżowym w tamtym czasie piśmie psychiatrycznym na świecie, w American Journal of Psychiatry. No i zainteresował mnie problematyką zmienianych stanów świadomości. I jest to taki wątek badań, które cały czas kontynuuję. Czasami mniej intensywnie, czasami bardziej intensywnie. Próbowałem robić trochę badań dotyczących rytmów biologicznych świadomości, a jednym takim wątkiem było tworzenie modeli. Pisałem, próbowałem jakoś te stany psychiczne, które znałem z doświadczenia własnego i które też mogłem, opisy od znanych, bliskich mi osób, usłyszeć, a które nie były ewidentnie chorobowe, ale były niezwykłe. Próbowałem jakoś ująć w kontekście tego, co współczesna medycyna i psychologia wie na temat stanów psychicznych. Publikowałem serię takich artykułów. W 2007 roku zostały one wydane w dobrym amerykańskim wydawnictwie Springera w książce States of Consciousness. I w jakimś stopniu ciągle ta problematyka tych niezwykłych przeżyć jest obecna w moich badaniach. Ostatnio opublikowaliśmy, co prawda, taki artykuł troszkę
No, sprzeczny z tym, co do tej pory mówię, bo badaliśmy występowanie nie tyle zmienionych stanów świadomości, co doświadczeń opisywanych jako psychotyczno-podobne, psychotic-like experiences wśród osób zdrowych i badaliśmy poziom lęku i poziom depresyjności u tych osób i był troszkę wyższy niż u tych, którzy takich doświadczeń nie mieli albo mieli ich mniej. Także mnie to pasjonuje, natomiast jeśli chodzi o osobiste doświadczenie, to był taki, ja bardzo długo ćwiczyłem sam jogę, mniej prowadziłem zajęć, choć był taki okres, że prowadziłem zajęcia nie tylko z pacjentami, później przeszkoliłem pielęgniarki, które w krakowskiej klinice prowadziły te zajęcia, prowadziłem przez jakiś czas zajęcia w TKKF-ie. Potem zacząłem biegać i powiem, że dla mnie przy moim siedzącym trybie życia bieganie takie ukierunkowane na to, żeby złapać odpowiedni rytm oddechu, dopasować do tego rytmu oddechu bieg i zachować pasywną postawę umysłu, nie myśleć intencjonalnie o niczym, no jest takim bardzo przyjemnym doświadczeniem, które jest mi bliskie. Biegam bardzo często, chyba że miałem trochę problemów z kolanami po nartach, więc to wiem, to troszkę wpłynęło niekorzystnie na moją sprawność fizyczną i też jestem otwarty na różne propozycje. Moi współpracownicy zainteresowali się uważnością pod hasłem mindfulness. Też to wsparłem, jestem jednym z członków założycieli Polskiego Towarzystwa Mindfulness i no tak zwięźle, ale nie krótko.